Czy dojenie krowy, o którym mówisz, że opanowałeś tę sztukę, to jest rzadkość? To jest rzadkość. To dzisiaj raczej ludzie łatwiej wysyłają maila, czy otwierają załączniki, niż doją krowę. Przydało ci się w zawodzie aktorskim dojenie krowy? Jeszcze nie grałem chłopa. Ale w ogóle, wiesz, bo to chodzi o pewien rodzaj takiego... O pewien taki, wiesz, taki, a o zręczność palców. Tak. Na przykład grałeś z Alicją Bachledon-Curz. Nie, z Alicją Bachledon-Curz nie mieliśmy takich scen, gdzie moja zręczność palców była potrzebna. No, a z kimś na przykład grałeś taką... Weronika Rosati teraz. Jeszcze nie miałem takiej możliwości, więc bardzo na to czekam, bo mam talent, zobacz. A ja bym, wiesz co, Gustaw, bo ty masz takie rękawiczki, mogę cię poprosić na chwilę, bo ja jestem na przykład ciekaw, na czym polega sztuka dojenia krowy, wiesz, bo to nie jest tak, o, dziękuję ci bardzo, Gustawie, słuchaj, pomożesz mi? Albo ja tutaj, potrzymaj tak, o, ja tutaj naleję trochę mleka, poczekaj, ja jestem ciekaw, jak to, o, będziemy mieli zawodową krowę, poczekaj, krowa jest dojna. No i teraz pokaż tak wszystkim Polakom, na czym to polega. No. Ale w ogóle jesteś, że jestem krowa. Ty jesteś nie? krową. Teraz, ja jestem krowa. Mam krowa. Na imię Dorota. No. Jedziesz Dorotę. Łapiesz delikatnie swoimi palcami za wymiono, prawda? Tak. No. Trzymasz tak, żeby krowy nie bolało. Bo czyli czuje. Nie tak, że... Nie, mój drogi. Krowa to stworzenie, ono czuje, rozumiesz. I po prostu hop. Mówi ci to coś? Znasz to, czy nie? Później o tym pogadamy, dobra? Nie, i mówisz, że to krowy nie boli? Nie boli. Hop, hop, ja chyba kiedyś doiłem krowę.